Dzień dobry Państwu, Łukasz Polenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj radna Marta Michalska-Wilk. Jeżeli słyszycie Państwo w tle jakiś dźwięk dziwny, to proszę się nie martwić, to nie wasz budzik, to budzik Marty Michalskiej-Wilk, który nam w tej chwili przeszkadza lekko. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Tak, zapomniałam wyłączyć, ale w ogóle dziwię się, że nastawiony jest na 8 rano. No właśnie, to jest podejrzane, o której wstają nasi radni. No dobra, okej, zostawmy to. Wczoraj Rada Miejska wyraziła zgodę na finansowanie Radomskiego Centrum Sportu. To jest pierwsza kwestia i pierwsza informacja. I powiem szczerze, że chyba wiedziałbym, jak to skomentować, gdyby nie fakt, w jaki sposób toczyła się ta sesja Rady Miejskiej. W relacjach mieszkańców, którzy przyglądali się i przysłuchiwali obradom, padało słowo cyrk. Czy pani podziela to zdanie? Znaczy, na pewno było burzliwie i na samym początku ja prosiłam radnych, żeby ta dyskusja naprawdę była merytoryczna, odnosiła się do problemu, przed którym stanęliśmy my jako radni, czy nawet władze naszego miasta, ale przede wszystkim, żeby z tej sesji właśnie nie zrobić cyrku i politycznej hucpy. Niestety odnoszę wrażenie, że się nie udało. Było burzliwie, emocjonująco, ale myślę, że najważniejszy jest finał. A finał jest taki, że radni, tak naprawdę radni klubu Koalicji Obywatelskiej na tyle byli zdeterminowani, żeby tą inwestycję, te obiekty Radomskiego Centrum Sportu dokończyć jak najszybciej, bo de facto my wczoraj podejmowaliśmy jako radni decyzję, czy jesteśmy za tym, aby to Radomskie Centrum Sportu dokończyć i przede wszystkim dokończyć je absolutnie jak najszybciej, więc my oczywiście zagłosowaliśmy za. Część radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymała się od głosu. To chyba nawet nie tyle determinacja radnych Platformy Obywatelskiej spowodowała, że ten projekt przeszedł, co determinacja radnych Prawa i Sprawiedliwości, żeby tego projektu nie utrącać. Część nie zagłosowała, duża część wstrzymała się od głosu. Trzy osoby były przeciw tylko. To prawda, że w dniu wczorajszym po tej burzliwej dyskusji, wielu pytaniach, ale także trzeba powiedzieć bardzo merytorycznych i spokojnych, wyważonych odpowiedziach chociażby dyrektora kancelarii pana Mateusza Tyczyńskiego, czy prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Ci radni z Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu, bądź w ogóle nie wzięli udziału w głosowaniu. Nie jestem w stanie zrozumieć decyzji tych radnych, którzy głosowali przeciwko, bo oni tak naprawdę de facto zagłosowali przeciwko tej inwestycji. No ale rozumiem, że wtedy nie będą cieszyli się i nie będą uczestniczyli chociażby w uroczystym otwarciu tej hali, która mam nadzieję nastąpi w przeciągu 12 miesięcy. Ja bym tak daleko nie wybiegał z ostrożności do tego otwarcia hali i z pewnością będą w niej uczestniczyć, to jestem tego pewien. Odnoszę wrażenie, że tak naprawdę niczego więcej się nie dowiedzieliśmy, co wiedzieliśmy wcześniej z tej sesji. Panie redaktorze, radni Prawa i Sprawiedliwości mieli bardzo dużo pytań, zarówno do prezydenta, jak i do zarządu spółki MOSiR. I ja wczoraj mówiłam absolutnie w jednym tonie. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby zadecydować, czy chcemy, aby ta inwestycja została ukończona jak najszybciej. To, że tej hali stadionu nie ma, to wszyscy wiemy, natomiast także jasno musimy sobie powiedzieć, że nie jest to winą ani naszą jako radnych. No właśnie, nie było jasno określone, czyja to jest wina, kto powinien ponieść jakąkolwiek odpowiedzialność polityczną chociażby. Prezydent Witkowski powiedział, że rozmawiał dwa razy z prezesem Jandułą, pierwszy i ostatni. Jeżeli się sytuacja powtórzy, to Rada Nadzorcza będzie z nim rozmawiała. Ja mam wrażenie, że tutaj chodziło przede wszystkim o te chyba już słynne słowa i cytowane przez wszystkich i recytowane przez wszystkich prezesa MOSiR-u, które powiedział na komisji rewizyjnej. Ja nawet wczoraj zaśmiałam się, że pewnie możemy mu przyznać srebrne usta. Natomiast to absolutnie nie przybliżało nas do finału, choć i tak uważam, że wczoraj to nie prezes Jandula był gwiazdą, a przewodniczący klubu radnych PiS-u, pan Dariusz Wójcik, najpierw w swoim klubowym wystąpieniu i potem podczas przebiegu całej sesji. Mhm. Było o kupie, było o alkoholu. Szef klubu radnych PiS-u zaczepiony przez radną Zając, sprowokowany przez radną Zając, to trzeba powiedzieć, odpowiedział, że jej inteligencja jest na poziomie jego butów. To są słowa absolutnie nie do zaakceptowania. Ja wczoraj od razu na bieżąco na to zareagowałam.
pomijam to, że takie słowa nie powinny paść w stosunku do innego radnego, ale także do kobiety. Myślę, że tutaj emocje i nerwy wzięły górę nad przewodniczącym Wójcikiem. Mam nadzieję, że potrzeba dnia, dwóch, żeby przyszedł taki moment refleksji, żeby sam pan radny doszedł do wniosku, że jednak zachował się, no mówiąc delikatnie, najbardziej delikatnie, nieelegancko, ale wiem, że chyba sobie też państwo gdzieś tam po sesji tą sprawę wyjaśniali. No, kwestia kupy, proszę mnie zwolnić z obowiązku komentowania tych wypowiedzi. Jak widać, jest to temat może bliski panu przewodniczącemu, towarzyszy mu przez całe życie i na tym chciałabym zakończyć. Myślę, że to nie były argumenty czy wypowiedzi na tą sesję i w żaden sposób one nie były merytoryczne, ale ta hala i ten stadion nie ma szczęścia i naprawdę splot czasami też nietypowych zbiegów okoliczności. W mojej ocenie może nawet nie do końca zbiegów okoliczności, a dobrze przemyślanych ruchów, które chociażby mówiąc o tym drugim przetargu i o firmie Recta, która nie podpisała umowy, chociażby po to, żeby stworzyć sobie możliwość czy odzyskania no Badium, czy w ogóle stworzyć sobie furtkę, żeby... Radny Podlewski zadał bardzo ciekawe pytanie. Czy jeżeli teraz przy tym kolejnym, przy tej kolejnej próbie podpisania umowy znowu coś pójdzie nie tak, to czy prezydent Witkowski weźmie odpowiedzialność i poda się do dymisji? Dlatego moje pytanie do pani, czy powinien? Absolutnie nie. Nikt nie jest w stanie przewidzieć tego, co się stanie jeszcze w trakcie do momentu oddania tej inwestycji. To nas zbliża i to ta decyzja, którą podjęliśmy wczoraj, na pewno zbliża nas do szczęśliwego finału, bo jest druga oferta, druga firma, która w przetargu chce dokończyć tą budowę. Dobra firma, która już dla naszego miasta pracowała i pracuje, chociażby ratusz, w którym teraz mamy szansę jako radni obradować. Właśnie wyremontowała ta firma, nieopodal kamienica Deskurów, na której też pracuję, więc trzymam kciuki, żeby ta decyzja, którą podjęliśmy wczoraj o zabezpieczeniu 16 milionów złotych w wieloletniej prognozie finansowej, aby to zbliżyło nas do szczęśliwego finału i ta hala wreszcie i ten stadion powstała z prawdziwego zdarzenia, bo myślę, że i my jesteśmy tym tematem zmęczeni, ale i radomianie przede wszystkim chcą tego, aby Przystruga przestał hulać wiatr, ale to rozwiązanie daje nam szansę jak najszybciej to podpisania zmieniamy. Umowy i tego, żeby lada dzień tam zaczęły się prace budowlane. Żadne inne rozwiązanie nie daje nam absolutnie takiej pewności, to a tylko temat, duży znak zapytania. Chociaż pozostajemy w budynku ratusza, sesja budżetowa w poniedziałek. Czy macie państwo większość? Ostatnio w klubie było z tym krucho, pojawiły się różnice zdań, pojawiły się błędy w głosowaniach. No i można powiedzieć, że sami się państwo zakiwaliście. U nas w przeciwieństwie chyba do radnych Prawa i Sprawiedliwości nie dostajemy żadnych wytycznych z Warszawy czy z Grójca i naprawdę każdy ma prawo do tego, aby wyrażać swoją opinię czy swoje zdanie. O sytuacji, o której pan redaktor mówi, dotyczących błędów w głosowaniu, dotyczyło to nowego wtedy systemu, który testowaliśmy i z tego, co mówi pan radny, którego ta sytuacja dotyczy, pani przewodnicząca wcześniej zamknęła głosowanie zanim on miał szansę wcisnąć przycisk, wyjaśnił to na bieżąco, bo to dotyczy kwestii elektronika i tego, że no, mamy tam sytuację podwójnego rocznika i niewystarczających... To jest ważny problem i ważny temat. I ten temat wraca w poniedziałek na sesję. Tutaj też chcę powiedzieć, że z radnymi Prawa i Sprawiedliwości po też burzliwych dyskusjach, chociażby na Komisji Edukacji się porozumieliśmy i już na ostatniej sesji większość z tamtej strony wstrzymała się, co też dała nam możliwość... A macie państwo większość do przegłosowania budżetu? Panie redaktorze, zobaczymy w poniedziałek. Mieliśmy szeroką komisję... To w takim slangu politycznym, proszę państwa, ja przetłumaczę z politycznego na polski, oznacza, nie mamy tej większości. Mieliśmy szeroką komisję budżetową, na której byli przedstawiciele zarówno miasta, jak i jednostek budżetowych. Tam dyskutowaliśmy, tam rozmawialiśmy, tłumaczyliśmy. Jest no tak, ale bez radnych Prawa i Sprawiedliwości budżetu nie da się przegłosować. Czy zrobią wam taki sam prezent, jak w przypadku Radomskiego Centrum Sportu?
Ale to trzeba pytać radnych Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że podejdą do tematu budżetu w sposób merytoryczny, a nie polityczny, bo może trochę tej polityki już wystarczy, a naprawdę usiądziemy do stołu i zastanowimy się nad tym, żeby temu miastu w żaden sposób nie szkodzić, a zrobić wspólnie coś dobrego. A czy prezydent Witkowski przeprowadził z Państwa klubem jakieś szerokie konsultacje z klubem PiSu? Absolutnie przeprowadził z nami, poprosiliśmy o takie spotkanie. Takie spotkanie się odbyło niejedno. W dniu jutrzejszym mamy kolejne takie spotkanie, a z radnymi Prawa i Sprawiedliwości takie spotkanie odbyła się szeroka komisja budżetowa, tak jak mówię, na której byli przedstawiciele pana prezydenta i przedstawiciele jednostek budżetowych, bo do nich, do kierownictwa także takie pytania ze strony radnych były i padały, więc taka reprezentacja szeroka urzędu na tej komisji była i odpowiadała. Mam nadzieję, że ten budżet zostanie przyjęty, bo to pewnie trudny budżet, bo z jednej strony budżet kontynuacji dużych inwestycji, tutaj możemy mówić o trasie NS, przebudowie Alei Wojska Polskiego. No tak, a ja jeszcze także... jednym punkcie na koniec chciałbym, bo czas nas goni, porozmawiać, jeśli chodzi o ten budżet. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Magistrat dogadał się z wykonawcą, tym, który miał wykonywać ten punkt, który na pewno nie powstanie. Zapłacimy tej firmie 200 tysięcy złotych. Stać nas na to? No ja bym wolała niestety te 200 tysięcy złotych dołożyć do puli, gdzie chciałabym gdzieś uzbierać te pieniądze i znaleźć je w budżecie, by móc je chociażby przeznaczyć na podwyżki dla ludzi kultury, więc uważam, że to jest... Bo nie ma, nadal nie mamy drugiego przoku, który powinniśmy mieć. Nadal nie mamy nadal drugiego problem nierozwiązany, przoku. A wydaliśmy 200 tysięcy. Zrezygnowaliśmy z inwestycji w jakim momencie, bo to też jest ważne, w momencie zarówno już po przetargu, jak i o podpisaniu umowy. I tutaj nie można mówić o tym, że radni chociażby z Prawa i Sprawiedliwości nie wiedzieli o tym, że PSZOK ma powstać, bo takie zapisy chociażby były w uchwale budżetowej, więc trzeba po prostu to przeczytać i do tego zajrzeć. Ja uważam, że nie stać nas na to, ale miasto teraz nie ma absolutnie innego wyjścia, bo zostało przez radnych postawione pod ścianą. Radni z tej inwestycji i z tej lokalizacji zrezygnowali. Wykonawca poniósł już także wstępne nakłady finansowe i koszty, chociażby związane z jakąś tam wstępną dokumentacją, więc udało się tą kwotę wynegocjować, bo ona pierwotnie była wyższa i podawana była wyższa przez tego inwestora. Udało się ją wynegocjować na takim poziomie i absolutnie musimy ją zapłacić. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Marta Michalska-Wilk, szefowa klubu Platformy Obywatelskiej, była moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.